To będzie prawdopodobnie dosyć dziwny odcinek, dziwny vlog. I w sumie nie mam bladego pojęcia, czy powinienem wam go puszczać. Ale skoro go oglądacie, a tak prawdopodobnie jest, skoro to słyszycie, no to znaczy, że go puściłem. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na szybką czołówkę, a potem jakieś dziwne gadanko. No to lećmy. Wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, jest środek nocy, a konkretnie jest 20 po pierwszej czasu kanadyjskiego na wysokości Calgary, czyli u was jest 8 godzin później, czyli macie już dawno poranek, u was świeci słońce, u mnie bardzo ciemno. Od kilku dni chodzę z myślą, o czym mam wam powiedzieć w tym nocnym vlogu niedzielnym dzisiejszym. I bardzo wiele pomysłów się przywaliło przez moją głowę, bardzo wiele tematów ważnych, potrzebnych i tak dalej. I o każdym gdzieś mi się myślało w sercu, nie, to nie to. I dzisiaj, kiedy sobie tutaj leżałem przez chwilę na kanapie, myśląc, no muszę to nagrać, bo jest to ostatnia noc i już jutro trzeba to puścić, więc jak nie nagram tego dzisiaj, to już nie nagram. To w mojej głowie strasznie wierci słowo pustka. I ten vlog będzie prawdopodobnie bardzo nieskładny. Taki, że tak tu gadam właśnie jak gadam teraz, więc jak ktoś nie ma czasu albo ma lepsze rzeczy do roboty, to niech chyba coś innego porobi, bo ja tak tu będę gadał teraz o tym, co mi się myśli. Chodzi mi o to, że pustka jest bardzo potrzebna, że niewystarczalność, niezaspokajalność, poczucie niedopełnienia jest niezwykle ważne. Każdy temat, o którym sobie myślałem, że mam wam powiedzieć, natychmiast mi się rodził w takim czymś, nie, to nie jest to, to jest jeszcze za mało, to nie dzisiaj. I w końcu po przejściu tych różnych tematów zostałem z taką myślą, no to nie mam nic, skoro wszystko jest niewystarczalne i wszystko jest za mało, te tematy nie są te, które powinny być, no to o czym? No o niczym. Pustka. Bardzo jest nam w dzisiejszym świecie potrzebna pustka. Potrzebne niespełnienie. Potrzebne wytrzymanie tego, że nie mamy, tego, że jest niedopełnione, tego, że jesteśmy nieusatysfakcjonowani. Kochani, zauważcie, cały ten nasz świat, i tak pewnie oczywiście jest od zawsze, ale chyba się robi coraz gorzej, makabrycznie, masakrycznie dąży do tego, żeby nie odczuwać pustki. Wymyśliliśmy tysiąc różnych rzeczy, miliardy rzeczy, zaspokajaczy, przerywników, mediów, dźwięków, obrazów, doświadczeń, przeżyć, emocji, żeby tylko coś było. I każdy moment, kiedy nie ma, kiedy zostajemy w pustce, to jest moment panicznego strachu większości z nas. Pustka jest świętym miejscem, dlatego że w pustce Pan Bóg przychodzi. I bardzo często go nie spotykamy, bo się nie decydujemy na to, żeby w pustce wytrwać, żeby w pustce czekać. I oczywiście nie chodzi o samą pustkę, bo sama pustka jest beznadziejna. Sama pustka jest bolesna, dojmująca, jest do niczego. Ale pustka jest przestrzenią. To jest tak jak ze szklanką, w której masz wodę. Jeżeli masz tam wodę, to nie nalejesz czegoś niezwykłego, bo całą szklankę wypełnia ci woda. Tylko jak opróżnisz tą szklankę i ona jest pusta, czasem bardzo długo jest pusta, to możesz tam wlać coś niezwykłego, na przykład niezwykłe wino albo jakiś niezwykły inny napój, który będzie cudownym doświadczeniem. Ale dopóki nie będzie pustej szklanki, no wiem, pić wino w szklance, ale dopóki nie będzie pustej szklanki, nie doświadczysz. Kochani, ten vlog dzisiejszy, takie to gadanie trochę tak, gadam do okienka, bo gadam. Jest taką zachętą, taką prośbą, nieskładną bardzo dzisiaj. Wytrwajcie w pustce, nie bójcie się jej. Nie pozwólcie, żeby cały was czas niezajęty, wszystkie wasze momenty, kiedy tracicie grunt pod nogami, bo nie wiecie co robić, żeby go zapełniać jakimiś wypełniaczami. Mamy tego tysiące, tak jak mówiłem. Mamy tysiące sposobów i każdy ma też swoje. Czym to wypełnić, bo nie możemy znieść siebie pustych, siebie niewypełnionych. To jest święte miejsce. To jest miejsce przebywania Boga.
Zobaczcie, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w historii Kościoła, ludzie znajdowali Boga na pustyniach, na miejscach opuszczonych, na miejscach, gdzie nie było przerwników, nie było wypełniaczy. Tam Go poszukiwali. I nie chodzi o to, żeby oczywiście opuścić dzisiaj miasta i pójść gdzieś w pustkę, chociaż niektórzy może mogą to zrobić. Ale chodzi o tę pustą przestrzeń w sercu. Zadaj sobie takie pytanie dzisiaj, tego wieczoru, kiedy słuchasz tego mojego, tej paplania, które może też jest jakimś wypełnianiem pustki, może trzeba to już wyłączyć, bo to jest tylko wypełnianie pustki. Czy siadasz w pustce? Czy nie boisz się siedzenia na modlitwie, gdzie siedzisz i nic nie ma? Pan Bóg się nie odzywa, donikąd to nie prowadzi. Siedzisz jakby w przestrzeni, gdzie Go tam szukasz, jakieś, no właśnie, nie wiadomo dokąd, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. I czy siedzisz tam? Bo zazwyczaj uciekamy, bo się tego boimy. Nie mam, kochani, dzisiaj żadnej jakiejś bardzo mądrej konkluzji w tym, co wam gadam. To tylko te parę minut. Parę minut o pustce, że ona jest bardzo potrzebna, że wszyscy powinniśmy jej trochę szukać, że powinniśmy się na nią zgodzić, że nie uciekajmy od niej. Jeżeli YouTube, nawet langustowe, jeżeli inne formy życia, inne rozrywki, inne rzeczy ciągle ci zapełniają pustkę, zostaw to, w sensie chociaż trochę. Zrób trochę przestrzeni, rozepchaj miejsce. Bóg chce przyjść, Bóg chce cię spotkać, ale potrzebuje miejsca. Jeżeli wszystko w tobie jest wypełnione, wszystko w tobie jest czymś zapchane, to Bóg nie ma bardzo często gdzie wejść. I tak często słyszę od ludzi: Ojcze, Bóg się ze mną nie spotyka, Bóg nie przychodzi do mnie, jest cisza. I najczęściej jest tak dlatego, że nie ma gdzie wejść. Dlatego, że w ogóle w nas nie ma przestrzeni i pustki. Tylko coś musi być. Musi być przeżycie religijne, musi być emocja, musi być doświadczenie ogromne, musi być poczucie, musi być wielkie spotkanie. I nie mówię, że to wszystko w ogóle nieważne i nie ma miejsca. Pewnie ma. Ale najważniejsza jest pustka. Ona jest przestrzenią. Ona jest domem. Domem Boga jest puste serce. Nie wypełnione serce. Nie serce, które już wszystko ma, tylko domem Boga jest puste serce. Wiem, jak to brzmi. Boimy się pustego serca, boimy się serca, które łaknie, boimy się serca, które wyje z tęsknoty, boimy się serca, które ma doświadczenie ogromnego bólu, bo nic nie ma w nim w środku. Takie serce jest miejscem Boga, jest mieszkaniem Boga. Gdyby takie pytanie zadać, gdzie mieszka Bóg? Bóg mieszka w pustce. Tam może wejść, tylko tam się może zmieścić. Bo Bóg jest tak wielki, tak ogromny, że tylko w pustym miejscu, w którym nic nie ma, tam może wejść. Więc tyle. Może to bez sensu, co do was gadam. Taki będzie ten vlog, taki jaki jest. Ale pustka we mnie dzisiaj jest i chcę prosić Boga, żeby tam wszedł. Chcę tam na Niego czekać, nawet a nie prosić, bo proszenie już jest jakimś robieniem, już jest zapełnianiem pustki. Nie, chcę po prostu zostać w pustce, w otwartych drzwiach. Otwórz serce do Twojego pustego pomieszczenia w sercu i niech będą otwarte. Niech będą te drzwi otwarte. Przyjdzie to przyjdzie, jak nie przyjdzie, to będzie tam pustka, wiem, nieznośna. Czekaj dalej. Z tą pustką aż przyjdzie. Przydałoby nam się bardzo w tym świecie trochę wreszcie pustki i nie szukania tych wszystkich wypełniaczy. No to może dzisiaj trochę o tym i może trochę w takim czymś zostańcie. Tyle. Ale dziwadło jakieś takie dzisiaj było, nie? No mam nadzieję, że to coś było z Ducha Bożego w tym. Bo może właśnie o to chodzi. Że też może ten vlog taki pusty po prostu ma być. Że on też taki, że go posłuchałeś i... No i coś tam gadał. No i pustka została. Czyli może zbudowaliśmy miejsce do tego, żeby Bóg teraz przyszedł. No to ja cię zostawię. Ściskam, żeby nie było. Pozdrawiam bardzo i błogosławię. Ale zostawiam cię w niedosycie i w pustce. Oby takich więcej.